Witam serdecznie, drodzy grupowicze. Ja nazywam się Topper Harley i prowadzę dla Was tą grupę i kanał na YouTubie już od 3-4 lat. To już niektórzy z Was wiedzą, w szczególności ci, którzy ostatnio dołączyli. Zrobiłem kolejny filmik powitalny i chyba tak już będę robił. Będę Was starał się tak osobiście tutaj powitać. Naszych tutaj coraz poszerzającym się gronie odbiorców, retroentuzjastów, ludzi, którzy lubią wspominać. Chciałbym się z Wami podzielić kilkoma myślami. Będzie to być może troszeczkę chaotyczne, bo nie mam żadnego skryptu, nic sobie nie przygotowywałem. Po prostu odpaliłem mikrofon, kamerkę i nagrywam. Doszedłem do wniosku, że nasza grupa, a i nie tylko, bo i kanał YouTube'owy, no, który oczywiście próbuję Was transferować z tego Facebooka, to jest taka grupa elitarna. Ta elitarność polega na tym, że ludzi, którzy poszukują takich kanałów, czy takich miejsc, gdzie właśnie można powspominać, przypomnieć sobie coś związanego z filmem, ze słodyczami z jakichś lat, kiedy się biegało na podwórku i tak dalej, czy jakichś artefaktów z czasów dawnych, czy to PRL, czy lata 90. Myślę, że kanał się będzie rozwijał, coraz nas będzie więcej i coraz więcej osób się będzie dzielić tymi swoimi wspomnieniami. Bez takich ostrych krawędzi, że jak ktoś coś rzuci, co już nie należy do lat 90., czy jest wcześniejsze niż lata 80., to już nie pasuje, nie? Bo musimy się trzymać tej ostrej krawędzi, ostrej granicy. Nie, nic z tych rzeczy. Jeżeli ktoś rzuca coś, co uważa, że jest wartościowe i trzyma się jakby w tych ramach nostalgii, to taka ostra granica nie ma sensu, bo on się dzieli tym, czym my się dzielimy i on ma takie same uczucia, które się z tym wiążą, wspomnienia, jakieś pozytywne wibracje. Mówię to dlatego, że są u nas na grupie ludzie, którzy pamiętają dosyć dobrze PRL, są tacy, którzy dopiero się rodzili wtedy, ja do nich należę, ale lubię historię, lubię tamte czasy pod względem filmu, teatru, muzyki, kabaretów, które uważam, że wtedy były świetne. Kabaret pod egidą, kabaret T, ja się z tego śmieję, mimo to, że ja nie pamiętam tych kolejek fizycznie i tego przysłowiowego strugania ziemniaków na pomidory, bo w skupie byłoby drożej, trzeba je równo malować i równo obierać i równo malować. Mnie to śmieszy, bo to jest absurdalne, ale tak było, że wielu rzeczy nie było. Teraz mamy, myślę, coś zupełnie przeciwnego, mamy natłok tego wszystkiego do tego stopnia, że ludzie są przeładowani tym wszystkim, przez te social media i Facebook, i Instagram, i TikTok, i przeładowani są. A ja, moją ideą jest to, żeby stworzyć takie miejsce, takiego chilloutu, odpoczynku, wspomnień, takiego spędzenia razem czasu, też na tych live'ach, które czasami robię. Jeżeli ktoś szuka takiego miejsca, no to zapraszam na kanał na YouTube. Grupa grupą, ale wiadomo, na YouTubie się tam też sporo rzeczy dzieje. Więc grupa nasza się poszerza, z czego się cieszę. Jest coraz więcej aktywnych osób, które zamieszczają swoje artykuły, swoje posty, obrazki i tak dalej, z czego się bardzo cieszę. Trzymamy poziom kultury, administracja czuwa, nie ma żadnych spięć, kłótni, złości i dobrze, co wcale nie znaczy, że tak nie będzie się zdarzało, bo zawsze tak jest, że są różnice zdań i tak dalej. Jeżeli różnice zdań ktoś będzie wypowiadał w sposób kulturalny, to nie ma problemu. Jeżeli będzie hejt, jeżeli będzie agresja, to będziemy reagować. No i właśnie to też jakby druga myśl, kwestia tego poziomu kultury i tego hejtu, który w dzisiejszych czasach przybrał taką skalę, że są ludzie, którzy sobie nie zdają sprawy z tego, że oni tak naprawdę hejtują, mimo to, że zwracają uwagę, wydaje mi się, że przecież to w dobrej wierze robią, ale ostatecznie okazuje się, że to jest hejt. Więc może tak być, że po prostu będziemy reagować na to w taki sposób, zwracać na to uwagę mocniej. No jeżeli ktoś nie będzie tego potrafił zrozumieć, przecież ma czas na to, żeby się nas zastanowić, w jaki sposób to napisać, jak komuś zwrócić uwagę, jakiego języka użyć, i on z tego czasu nie korzysta, tylko wali po prostu komentarz, który uderza w tego autora, na przykład jakiegoś tam posta. No to będziemy reagować i nie wiem, czy jest sens, na przykład, nie wiem, może zwrócić uwagę
warto raz zawsze, nie? Ale jeżeli ktoś to będzie robił notorycznie, nie zrozumie tego, że hejt naprawdę może być hejterem, a nie zdawać sobie tego sprawy. Nie wyciągnie z tego wniosku, to będziemy reagować. Ale tak jak mówię, na razie spoko, z tego co widzę, przeglądam, obserwuję, patrzę, biorę udział w dyskusjach. To jest ta druga myśl, był hejt, był o to, że jesteśmy elitą i też się cieszę, że wy się dzielicie tym kanałem i tą grupą ze swoimi znajomymi. To jest super. Dzięki temu grupa się mocno poszerza i jest coraz więcej fajnych osób. To, że tam kanał YouTube, to tak, mam kilka projektów. Projekt związany z takim przedstawieniem bohatera, którego każdy z nas zna. Chcę to zrobić najprofesjonalniej, jak potrafię. Napisałem tekst, muszę go teraz nagrać głosowo, co nie jest łatwe, bo nie chcę, żeby to było po prostu odczytane, tylko żeby to miało pewnie charakter. A ja nie jestem człowiekiem, który ma jakieś wykształcenie w kierunku, nie wiem, aktorskim, czy w kierunku emisji głosu i tak dalej. Ja się tego wszystkiego uczę i dlatego ten kanał jest dla mnie tak rozwijający, bo mogę robić rzeczy naprawdę przeróżne dla was tak naprawdę, że ja piszę, poprawiam błędy, chociaż też nie piszę jakoś specjalnie, bo nie mam jakby takiej pracy, czy takiego zajęcia, które by jakby mnie w tej kwestii rozwijało, ale piszę. Staram się dbać o język, o formę wypowiedzi. No i chcę ten projekt zrobić naprawdę świetnie. No więc trzymajcie kciuki. Pewnie będzie premiera na YouTubie, ale premiera będzie wtedy, kiedy zbiorę ze 30-40 osób, które zostaną zaproszone indywidualnie przeze mnie. Ale też to nie jest tak, że to nie będzie dostępne dla innych, to będzie dostępne dla wszystkich. Chodzi mi o to, że premiera ma taką fajną funkcję, że my to oglądamy jakby na żywo i mamy czat, możemy wymieniać się spostrzeżeniami. I jeżeli przyjdzie 30-40 osób, ten czat też ożyje. Myślę, że będziecie to pozytywnie oceniać lajkami, później komentarzami. To spowoduje, że ten filmik już na starcie będzie miał dosyć dobre wyniki, jeżeli chodzi o procent obejrzenia i tak dalej. Co się przełoży na tym, że on się gdzieś tam wypozycjonuje i gdzieś pójdzie bardziej w świat. No to na to liczę. Ten film oczywiście po tej premierze będzie dostępny normalnie, jak każdy inny filmik. Tylko premiera jest na żywo i nie można sobie cofać tego filmiku na ekranie. Tak? Czyli jak zaczniemy o 18 na przykład jakiegoś dnia, to leci. Jak ktoś przyjdzie w trakcie, no niestety, obejrzy połowę. Szkoda. Dlatego chcę tak ze 30-40 osób zaprosić indywidualnie. Może pobijemy jakiś mały rekord liczby osób na żywo na kanale. Kto wie. Taki mam pomysł. Cóż tu, o czym tu jeszcze powiedzieć? No jest Instagram retronostalgie.pl. Jak ktoś ma Insta, to zachęcam, niech wbije. Wrzucam tam jakieś nostalgiczne obrazki, śmieszne, powiązane oczywiście z jakimiś kultowymi scenami z filmu, z popkulturą, z muzyką i tak dalej. Można się czasami uśmiać. No i zbliżamy się, powoli się zbliżamy do 8000 osób na grupie facebookowej. Ja sobie postawiłem taki cel, że od momentu, kiedy osiągniemy 8000, ja się zajmuję, przykładam jeszcze więcej swojej uwagi na dyskusję, na prowokowanie was do rozmów, do aktywacji was na grupie, żeby to nie była jedna z wielu grup, w których jesteście. I po prostu ktoś rzuca coś, patrzymy, like, dobra, lecimy dalej. Naprawdę, żeby się tak przebić i tak zaistnieć w waszych świadomościach, właśnie nagrywam ten filmik. Taki kontakt prawie bezpośredni. No nie na żywo, co prawda, ale prawie bezpośredni. Że widzicie, kto za tym stoi, kto ma co w głowie i czy warto się zaangażować, myślę. No to taki mam cel. No i jeżeli chodzi o reklamowanie jakichś tam materiałów, które wrzucam na YouTubie, na naszym Facebooku, no to doszedłem do wniosku, że reklamowanie u nas na grupie, czy na innych grupach podobnych, na których starza mi się zamieszczać materiały, nie do końca jest dobry. Jeżeli moim celem jest transferowanie ludzi z Facebooka na kanał YouTube'owski, no to co najwyżej ktoś wejdzie, kliknie, obejrzy, no ale nie da lajka, nie zasubskrybuje, jeżeli by mu się nawet podobało, no bo nie jest zalogowany. Więc przez wszelkie reklamy na Facebooku różnych materiałów mogą podnieść ewentualnie wyświetlenia czy procent obejrzenia, ale
nie przekładają się na lajki, na komentarze i na subskrypcje. No ale cóż. Więc dlatego będę tak ograniczał tą taką reklamę. Bardziej będę Was zachęcał poprzez po prostu informowanie, że jest nowy filmik na kanale. Chociaż jak macie dzwonki powiadomień ustawione na YouTubie, to chyba działają, chociaż już jestem dobra. No i oczywiście chciałbym wrócić do live'ów. Czyli do takich spotkań o 21, jakie tam przez cały styczeń były. Gdzie ogrywaliśmy takie gry jak Half-Life 1, tylko zremasterowany, więc taka gra dosyć nowa, o 2020 rok, ale odnosząca się do klasyka, więc było powiązanie. Teraz już to któryś raz z kolei powtarzam, chciałbym dotknąć takich gier jak Mario, Papaj. Myślałem nad tym, żeby robić co jakiś czas streamy na Facebooku dla Was. Czyli nie przez YouTube'a, ale czasami na Facebooku. Chociaż jest możliwość, żeby streamować tu i tu naraz. Jest taka fajna stronka, może ją ogarnę, bo wtedy może będzie łatwiej. Bo ludzie zauważyłem, że tak się trzymają tego Facebooka i tak naprawdę nie wychodzą poza niego. No, tak jest. Nie? No więc doceniam, dziękuję oczywiście Wam za wsparcie w komentarzach, w lajkowaniu, w udostępnianiu grupy czy kanału na YouTubie, wśród znajomych i zapraszania tutaj do tego fajnego retrogrona. Cieszę się, bo to jest nasza wspólna tak naprawdę zabawa. Ja to robię hobbystycznie, ja na tym nie zarabiam. Jeżeli chcecie wesprzeć kanał, to jest taka forma donate'owa, o której czasami mówię, niechętnie, ale wspominam. Tak jak mówię, nie zarabiam, to jest coś hobbystycznego. Jeżeli jestem w stanie dzięki swoim działaniom wywołać u Was pewien potok wspomnień pozytywnych z lat młodzieńczych, przez jakieś przedmioty, jakieś słodycze, jakieś filmy, jakieś kreskówki i tak dalej, i wy sobie coś przypominacie i wam się robi fajnie, bo przypominacie sobie coś dawnych czasów, czy dawniejszych czasów, tak? Bo niektórzy, tak jak mówię, żyli w PRL-u, więc ja też staram się dla nich przygotowywać materiały, które im łezkę wokół zakręcą. To ja się bardzo z tego cieszę, bo to jest taki projekt hobbystyczny. To dużo czasu angażuję w to, dużo energii. Czasami mam taki wyrzut, że kurczę, może trochę za bardzo. Chciałbym oczywiście też osiągać lepsze efekty. Moim wyznacznikiem sukcesu jest rosnąca grupa na Facebooku, rosnące grono subskrybentów na YouTubie, liczba wyświetleń, o to jest ważne, wyświetleń, reakcji, lajków i tak dalej. To, że to, co ja wrzucam, co znajduję, co reuploaduję, bo trudno tworzyć kanał Retro Nostalgie bez reuploadowania pewnych rzeczy, które już są tam gdzieś w internecie. W taki sposób oczywiście ja je też modyfikuję, znajduję lepszą jakość, lepszy dźwięk, łączę to razem, więc można u mnie znaleźć materiały, na które ja, w które ja wkładam pracę, mimo to, że to jest reupload. Więc ja tu pracę wkładam. No więc są takie punkty, które są wyznacznikami u mnie postępu w rozwoju kanału. Ja tak mówię, czasami mam taki wyrzut wewnętrzny, mówię, kurczę, może za bardzo się angażuję emocjonalnie w to. Tak, to, że tak, nie wiem, że jak mam czas, to siedzę i tam reklamuję, wrzucam tutaj, piszę post, nagrywam taki filmik na przykład, nie? Nie koliduje to specjalnie z moimi obowiązkami, więc jakoś tam staram się to balansować i staram się tak czasami dawać, naprawdę tak przycisnąć po to, żeby wywołać ten efekt kuli śnieżnej, że ja popchnę pewne domino, które uruchomi pewne wspomnienie, skojarzenie i tak dalej, i to pchnięte domino na przykład zaowocuje tym, że jakiś materiał będzie miał większy gron odbiorców, albo więcej reakcji, albo ludziom się łezka wokół przypomni, a może przez to, że zobaczą coś sobie, obejrzą jakiś film wieczorem w piątek, jakiś klasyki na akcji, albo jakiś inny film z lat 80. czy 90. bo ich zainspiruje do tego, że o to mi w tym chodzi tak naprawdę. No i jest wiele innych osób, które również inspirują. Jest Sebastian, jest Patrycja, jest kto tam jeszcze jest Krystian. No, więc jest sporo osób. Teraz właśnie mogę sobie też spojrzeć na Facebooka. Cały czas dostaję jakieś powiadomienia o reakcjach i tak dalej. To jest Grzesiu Lentowicz. Też działa, jego posty mają bardzo dużo reakcji.
pewno. Więc tak właśnie teraz patrzę i co już dostaję jakieś powiadomienia, że komentarze, że ktoś coś udostępnił. Właśnie też zachęcam was do tego, żeby udostępniać. Jeżeli widzicie, że jakieś posty są fajne i wam się podobają osobiście, to udostępnijcie to na własnych osiach. Bo tak się tworzy tą sieć powiązań. Mam też taki pomysł, żeby, jeżeli ktoś się oczywiście zgłosi, ja takie pytanie na grupie zadam. Jeżeli będzie grono osób, które będzie chciały wesprzeć kanał Retro Nostalgii, to co tutaj razem tworzymy, w sposób taki większy, taki bardziej zaangażowany, to mam taki pomysł, żeby zrobić pewną sieć. Czyli mieć na przykład, nie wiem, rzucam, bo to może być naprawdę duży odzew. Jest 7 tysięcy, prawie 8 tysięcy osób na grupie. Że znajdę osoby, które się zadeklarują, może nawet stworzymy taką prywatną grupę, zadeklarują się, żeby zaangażować się na przykład w dystrybucję, zareklamowanie, propagowanie pewnych materiałów, które ja wrzucę, które będą szczególne dla mnie i które szczególnie będę chciał pchnąć w internety najszerzej jak się da. Czyli na przykład taką jedną rzeczą, którą można robić, to właśnie udostępnianie tych materiałów na swoich osiach czasu, czy na jakichś grupach swoich, które mogłyby z tego skorzystać na przykład. Nie? I mieć takie osoby, pada hasło, proszę chłopaki, dziewczyny, udostępnijcie. Tutaj mam taki materiał, na którym dużo pracowałem, chciałbym, żebyście go popchnęli u siebie, wśród znajomych i tak dalej, żebyśmy stworzyli tą sieć. Może to będzie ta kula śnieżna. No więc mam taki pomysł, nie? Mam taki pomysł. No więc parę rzeczy tutaj poruszyłem w czasie tego materiału, może ktoś dał radę obejrzeć te 17 ponad minut mojego gadania. No ale chcę też, żebyście mnie poznali, ja was też chcę poznać, dlatego zachęcam, jak już znowu zacznę robić te live, to wpadajcie, chociaż na chwilę. To jest 21, tak było, że 21 codziennie, no teraz jak to wróci, to też będzie 21. Nie? Zamiast oglądać jakiś głupi film, wpadnijcie do topera na stream, no jak się zajmowało, no i gra, czy to, co będę przedstawiał, jest tłem, a chodzi o to, żeby się spotkać i pogadać. Można powspominać, jest miła atmosfera, dobra muzyka, można zamówić jakąś piosenkę. Ja ją specjalnie puszczę dla was z dedykacją, więc możemy zrobić takie mini radio. Zresztą będę namawiał Patrycję, która takie radio u nas tutaj razem ze mną prowadziła na kanale Retro Nostalgia na YouTubie, że może do tego wrócimy. Na razie jest zabiegana straszliwie, więc się tam nie przypominam się jakoś bardzo, bo nie chcę wyjść na spamera, ale powiedziała, że chciałaby to zacząć robić znowu i trzeba to obgadać. Myślę, że takie radio live, które byłoby w ciągu dnia na przykład dla was, też byłoby fajnym takim spotkaniem. Myślę, że dalibyśmy radę. Więc ja was serdecznie pozdrawiam wszystkich. Dużo zdrówka wam życzę. Ja ostatnio wyzdrowiałem. Wczoraj byłem na koszykówce i trochę pobiegałem, sprawdzając, czy jakoś to się odbiło na mojej kondycji i było w miarę spoko. Życzę wam zdrowia, życzę wam tej pozytywności i tego, żeby kanał Retro Nostalgie dużo wam radości sprawiał, dużo wspomnień pozytywnych tutaj odblokowywał w głowie. No i o to chodzi. Więc ja pozdrawiam jeszcze raz i trzymajcie się, do zobaczenia. Dużo zdrówka. No naprawdę, już 3 razy to mówię, ale tak, zdrowie najważniejsze. Bez zdrowia to nie każdy dokończy sam. Trzymajcie się, na razie. Hej.